noc nadchodzi. Czyli spaliłeś kasę i zostałeś strażnikiem? No, nie uwierzycie, gdzie dzisiaj jadę i kogo odwiedzę. Pana Ryszarda Andrzejewskiego Peje. I to będzie wyjątkowy odcinek, bo zobaczycie go z zupełnie innej strony. Zapraszam. Oto da wetera, którego poznasz po bliznach. Jakoś przypuszczam, że zabraknie mi siła. Noc nadchodzi. Właśnie jestem w Poznaniu dzisiaj. Gdzieś pod Poznaniem, tak? Bo ja krążyłem pół godziny, próbowałem dotrzeć tutaj, no, do kwatery głównej, Rycha. Dotarł na tą ulicę, co miał, tylko wiochę dalej. No, w innej wiosce wylądowałem. Dzwonię. Rychu, jestem pod twoim domem, tylko czemu tu jakiś stary Passat stoi i jakieś stare Uno? A on mówi, ja nie wiem, co stoi pod moim domem, ale chyba jesteś w złym miejscu. Przyjechałem i co? Rychu już był w trakcie oglądania Agenta. Jak jest? Dobrze się ogląda? Skręcasz się? Tak, czasami coś tam jest z kontekstu wycięte i wiem, że niektóre rzeczy się ogląda na zasadzie to nie było tak. Rycho, a analizujesz to, co się dzieje teraz w Agencie? Oglądasz, patrzysz na innych i na przykład masz swoje typy i starasz się znaleźć te zależności? Tak, analizuję. Nie wiedziałem, że taki, tyle dużo było takich... Nie było gołym okiem widoczne, że tyle ludzie grają tak naprawdę teraz, co się zaczyna. Grają? To grają? Jak oglądasz teraz, teraz i widzisz wszystkich, to czy oni grają? Widać, że na tych setkach to są zupełnie inni ludzie? To zaczyna dobrze żreć też, bo generalnie nie przy wszystkich sytuacjach byłem. Tam gdzieś jak jesteśmy podpięci, coś sobie mówią na ucho i teraz to idzie w eter. To wiesz, że wszystko na żywo, każdy gdzieś tam kombinował na biegu i dzisiaj do Tomka Ziachorowskiego też powiedziałem, znowu znalazł się mu nikt, ale tam, że niby czerwony zrobił się na twarzy i że niby go rozgryzłem i taki się poczułem super, że się rozkminkowy, a przecież on nie miał tego immunitetu, po prostu wrzucił warsztat aktorski. Warsztat aktorski. Możesz się poczuć naprawdę bardzo słabo, oglądając niektóre momenty, ale... Tam już palił kasę? Czy nie będzie mógł palić? To jest moment, kiedy paliłeś kasę? O co chodzi z tym paniem kasy? Chciałem przekazać coś w grupie, żeby grali, zdobywali pieniądze dla grupy, zamiast grać na siebie i wybierać jokery. A do końca byłeś? Czyli spaliłeś kasę i zostałeś skarbnikiem? No nie mogli. Nie poddałem się do dymisji, oni mnie nie zdymisjonowali. I na przykład zrobiłeś zadanie w dwóch grupach. Pytanie było dotyczące, czy na przykład agent używał jakichś narzędzi podczas zadania. Nie, słuchajcie, było naprawdę fajnie. Niestety, no jak wiecie, mój udział nie był za długi. Rychu, cały czas jesteś w kolejnych odcinkach. Nie możemy powiedzieć, ale on może być agentem, prawda? No, ale nie powiesz mi, czy jesteś agentem, czy powiesz. Nie mogę powiedzieć. Jestem w twoim centrum dowodzenia. Za tobą są nie tylko płyty, tylko jest cała masa książek. Zdecydowanie się czyta książki. Ponieważ raper musi mieć bardzo bogate słownictwo. Co mnie zaskoczyło chyba najbardziej, to że jest taki porządek. Zawsze tak miałeś? Zawsze. Zawsze? To co było trudniejsze? Życie na rapie czy agent? Trudne pytanie. Dzisiaj jesteś pierwszy raz vlogerem, Rychu. Jakbyś wszedł na nasz kanał, to jest coś takiego jak wyprawy na koncerty. To ma troszeczkę podobny charakter. Jest trochę bardziej ostro niż w Agencie. Ostro niż w Agencie? Zaczął się rap, więc zawsze był Ice-T, Ice Cube, Public Enemy, Run-DMC, Slick Rick, EPMD. Całe lata... Wszystkim już coś nagrałeś? Nie. Jeszcze. Oni jeszcze czekają, aż się zaprosisz? Nie. Wiesz co, ten tradycyjny hip-hop podobno umiera. Tak się mówi, płyty się coraz gorzej sprzedają, zawodnicy się starzeją, a muzyka się zmienia, bardziej nowoczesna. Ekonomiczna sytuacja jakby się zmienia tych wszystkich raperów i oni są bardziej otwarci na współpracę w Europie. Może się zdarzy, że wszystkich ich poznam w bardzo krótkim czasie, bo będę powiedzieć, że nawet często i gęsto powodzi mi się bardziej akwarcie w Polsce niż im
już po swoim złotym okresie, wiesz, wydawniczym tam, w Stanach, więc jest to trochę smutne. No ale dzięki temu mam coś do zaoferowania. Jak być Rehampeją? Nigdy nie odpuszczać. Nigdy nie odpuszczać, tak? Bo mi się to zgadza, ja też tak mam. Ciężko pracować, nie poddawać się i kochać to, co się robi? No zdecydowanie każdy sukces rodzi się z pasji. Tak? Ja uważam, że tak. Tak, bo nawet te biedniejsze czasy były o wiele czasem ciekawsze niż te takie w pełni profesjonalne, bo generalnie były takie jakby szczeniackie historie. Wszystko działo się po raz pierwszy, tak? Pierwszy kontakt, pierwsze nagrania w półprofesjonalnym studiu to już był kosmos w odróżnieniu od nagrywania w domu czy w jakichś najbardziej surowych warunkach. Pierwszy koncert mój, pierwszy koncert zagranicznego wykonawcy, jakby no pierwsza sprzedaż, pierwsza jakaś tam nawet popularność, czy jakiś feedback. Jest, który... jest najlepsza publika? W Polsce czy za granicą, Polonię? Wszędzie tam, gdzie ja. Czasem, wiesz, jest ciężko ich rozbujać, nawet jeżeli jest publiczność drewniana, to na końcu po prostu nie chcą mnie wypuścić, a ja im tłumaczę w połowie koncertu, że ten koncert się skończy i będą żałować, że ruszyli dupę za późno, nie? Gdzie jest biznes w muzyce? Czy ja swój biznes opieram generalnie tylko i wyłącznie o główny nurt, czyli o muzykę? Tak. Można to oczywiście rozszerzyć na linie odzieżowe i na różnego rodzaju deale. Ja nie jestem jakimś wiodącą marką i nigdy nie byłem, tak. Bo tak jak mówię, od zawsze stawiałem na muzykę. Moi koledzy, którym na przykład powodziło się gorzej z muzyki, bardziej wystrzeliły im na przykład ciuchy. Ja nigdy nie chciałem być jego stricte odzieżowcem, tylko raczej raperem. Że jesteś cicho, ale powiedz do kamery może, dlaczego tak cicho tu jesteś? No, po pierwsze, to po wsi się niesie. Po drugie, zbliża się północ. Ty, ja tylko jeszcze jedną rzecz muszę pokazać, jak wygląda tą rapera. Czy to jest twoja zabawka? Leżanka moja. No. To ty się tutaj rozkoszujesz i obijasz na niej? Leżę. Kiedy jest dobry czas na dzieci? Myślę, że jeszcze... Czy możesz się trochę bawić? Mogę. Tak, myślę, że taki dobry czas to jest tak przed 40, albo nawet bardzo blisko 40, bo wtedy ten facet jest takim, wiesz... Dziewczyny, dojrzały. Czy wy to słyszycie? Także jestem dostępny dla was do 40. Tak. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś i że mieliśmy się okazję wreszcie poznać. Nareszcie, co? Nareszcie. Drogie dzieci, drodzy słuchacze i telewidzowie, proszę uprzejmie, jeszcze raz, bardzo uprzejmie proszę, subskrybujcie Borsuk Vloga. Działa. I do zobaczenia.